Papa i Titi nie ma skrzyni. Wiem. Muszę dołączyć do Amaru. To, o co walczyłam po śmierci Sadiego, przepadnie. Ja do tego nie dopuszczę. Chodź, idziemy. Skończył się czas. Ktoś musi znaleźć skrzynię. Jeśli się nie naładuje słońca i nie stworzy świata od nowa, to koniec. Mam inną poszlakę. Być może... Twoje tatuaże, czapla i zaćmienie. Te znaki były wyrzeźbione na ołtarzu, z którego wzięto skrzynię. Co? Co one oznaczają? To jest moje przeznaczenie. Szkarłatny ogień, Chakcher. Ten oznacza moją przeszłość. Symbolizuje Chimchichike, ostatniego władcę Paititi. Ma grobowiec w górnej dzielnicy. Zabierzesz mnie tam? Są w całym grobowcu. Jeśli coś tam jest, to na pewno już dawno by to znaleźli. Amaru na to nie wpadł. Nie wie nawet, czego ma szukać. Będzie tam pełno strażników. Jakoś sobie poradzimy. To niebezpieczne. Z pewnością. Więc nie traćmy czasu. Jak się miewa Etli? Jest bezpieczny. Pomógł cię znaleźć. Powinien być już z Uczu. Jonah, jestem z Unuratu. A, dobrze. Etli chce z nią porozmawiać. Matko, wysyłamy wsparcie. Mam pomóc Uczu, czy skorzystasz z okazji, żeby zająć więcej terenu? To ty dowodzisz, kiedy mnie nie ma, Etli. Zaufaj swoim instynktom. Leitzkalankoele lopucich, choć pila mój ciom. Hello, telo, ichi lechi uovo, pshena wileh, tu sebani. Chodźmy. Ty lapach. Myślisz, że więcej ich nie ma? Na razie. Musimy jak najszybciej dostać się do górnej dzielnicy. Prowadź. Nie jestem pewna. Dialekt wygląda znajomo, ale coś mi tu nie pasuje.
chyba jest po sprawie. Chodźmy. Weź ten klucz. Chodź. Chcę ci coś pokazać. Nadchodzi zaćmienie. Kiedy już się zacznie, skrzynia musi zostać otwarta. Skrzynia wystawi mnie na pokusę. Będzie mnie przyciągała, roztoczy fantastyczną wizję. Łatwe sposoby na rozwiązywanie problemów. Ale pokaże mi tylko moje najsilniejsze, najgłębsze pragnienia. Całe życie przygotowywałam się, by się temu oprzeć. Amaru nie widział jeszcze skrzyni, ale jej moc już zatruła mu umysł. Paititi i jego mieszkańcy mogą przeżyć tylko dzięki sile naszej woli. Razem. Więc jeśli Amaru stworzy Paititi na nowo, po swojemu, to tak jakby je zniszczył. Tak. Zagraża nam wiele rzeczy z zewnątrz, ale ryzyko jest częścią życia. Musimy stawić mu czoło i pozostać wierni sobie. Skąd wiesz, że oprzesz się tej mocy, kiedy już ją zdobędziesz? Nie wiem. Ale jeśli mi się to nie uda, szkarłatny ogień poprowadzi mnie i dopilnuje, że dotrzymam słowa. Musimy iść. Czym jest szkarłatny ogień? To moje przeznaczenie. Ma związek z... Według legendy klucz Chakchel i srebrna skrzynia Ischel zostały stworzone w niebie w jednym celu, by zniszczyć i odtworzyć słońce. Rytuał można przeprowadzić wyłącznie w czasie zaćmienia. Po zakończeniu rytuału osoba wybrana na wcielenie będzie nosić w sobie moc słońca. Gdy stanie się bogiem stworzenia Kukulkanem, musi się poświęcić i uwolnić tę moc, by odtworzyć słońce. Srebrna skrzynia kusi jednak ludzi wizjami wyidealizowanego świata, który mogliby stworzyć dzięki tej mocy, wytworu ich umysłu, zupełnie nowej rzeczywistości powstałej kosztem zniszczenia obecnej. Ofiarą Kukulkana. Gdy szkarłatny ogień dymi, szukaj swego odbicia. To potężna siła, która wymusza odpowiedzialność. Tylko tyle wiem. Czy którekolwiek z tych stworzeń kiedyś tu się przedostało? Stworzenia? One atakują. W jaskiniach w pobliżu Paititi walczyły z żołnierzami Trójcy. A mnie zaatakowały przy ołtarzu, z którego zabrano skrzynię. Chodzi ci o Yashil? Yashil? Były wysokie, szybkie i takie głodne, jakby spanikowane. Nie nazywałabym ich stworzeniami. Są czymś więcej. Klucz, który ci dałam, powinien tu zadziałać. Co mogło wydarzyć się, Yashil? Jest wiele legend. To było dawno temu. Ale Paititi w dużym stopniu zawdzięcza swoje bezpieczeństwo właśnie im. Są jego ochroną? Nie wiem, czy takie są ich zamiary, ale taki jest efekt ich działań. I nigdy nie atakują samego miasta? Nie. Zawsze ze sobą współpracowaliśmy. Sądzę, że Amaru zamierza publicznie złożyć kogoś w ofierze. Rebelianta? Powstrzymajmy go. Nie. Nie bez przygotowania i nie kosztem skrzyni. Wojownik, który zostanie złożony w ofierze, wolałby umrzeć. Trzymaj się blisko i rób to samo, co ja. Tłum może zwrócić się przeciwko nam. Tędy. Dżunginysz, Hyczkilicz, Oltunicz. Którzy zagrażają naszemu bezpieczeństwu.
naszemu istnieniu! Ich przywódczyni, zdrajczyni Unuratu, upadła królowa, jest w moich rękach, ale nie jest jeszcze za późno, by ją uratować. Dzisiaj składamy ofiarę Kukulkanowi, modląc się o ochronę w obliczu nadchodzącego zaćmienia. Dzięki tej ofierze życie tego rebelianta zostanie odkupione, aby jego towarzysze przejrzeli na oczy i dołączyli do nas ponownie. Amaru mówił, że chce położyć kres przemocy. Uważa, że pomoże mu to zrealizować jego cel. Ofiara tego rebelianta sprawi, że ponownie stanie się jednym z nas! Wszyscy ci ludzie mi wierzą? Boją się i mają ku temu powody. To już niedaleko. Grobowiec jest za tymi drzwiami. Chodź. Niewinne oczy zamrugają o świcie, gdy zniknie słabość. Droga wolna. Świątynia jest na górze, przy tym posągu. Będę obserwować bramę. To mi długo nie zajmie. Johna. Zbliżamy się do grobowca władcy. Jesteśmy przy rzece. Możemy wyciągnąć stamtąd ciebie i Unuratu. Czekam na twój znak.